Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Proszę o korzystanie z mikrofonów. Michał. Buenas noches, bienvenidos a la ronda de prensa del seleccionador polaco Adam Nawałka. Pido que pasen las preguntas. Witam Panie trenerze, Michał Białoński z Interi. No, gratuluję udanego mimo wszystko roku, mimo tej porażki, ale czy nie niepokoi Pana fakt, że w dwóch meczach właściwie no, zero goli i, no, i troszeczkę tych sytuacji, no dzisiaj to prawie nie było 100%. Kompletnie mnie to niepokoi. Jestem realistą i doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że takie mecze, które rozgrywane są już po naszym awansie, służą również przede wszystkim selekcji, sprawdzeniu innych stylów gry. Chcieliśmy wypróbować ustawienie z trójką obrońców. W meczu przeciwko Urugwajowi wyglądało to bardzo obiecująco. Dzisiaj trochę gorzej. Od razu trzeba zaznaczyć, że na tle przeciwnika z najwyższej półki, bo zarówno pod względem wyszkolenia, jak również i taktyki Meksykanie prezentowali się naprawdę bardzo dobrze i bardzo się cieszę z tego, bo jest to naprawdę bardzo bogaty materiał szkoleniowy i z pewnością z tego wyciągniemy wnioski. Sebastian Staszewski, Sport.pl. Dobry wieczór, panie trenerze. Mam jedno pytanie, ale takie rozbite na dwie części, bo sprawdziłem sobie i to od przynajmniej dwóch lat, ale wydaje mi się, że chyba w ogóle od początku kadencji pana po raz pierwszy wystąpiło aż pięciu piłkarzy z rocznika 94 i 95, czyli tego, który rywalizował na Euro 21 w Polsce. I po pierwsze chciałbym zapytać o tych trzech zawodników, którzy z ekstraklasy, Mariusz Stępiński, Tomek Kędziora i Jarek Jach, którzy zagrali, a także o tych dwóch, którzy już są bardziej doświadczeni w tej kadrze, czyli Karola Linettego i Piotra Zielińskiego, bo mam wrażenie, że oni mimo wszyscy, może poza Jarkiem Jachem, nie spełnili, albo nie wiem, czy spełnili trenera oczekiwania, ale nie pokazali dzisiaj nic wielkiego, o ile to nie jest zbyt surowa ocena. To już pana sprawa jest. Ja pytam o pana zdanie, panie selekcjonerze. Tak, ale pan się wypowiedział, że pan jest rozczarowany ich postawą. To dlatego mówię, że to już pana ocena jest. Ja mogę panu odpowiedzieć w ten sposób, że oczywiście dokonamy takiej bardzo gruntownej analizy tego spotkania. Co do ocen, to przede wszystkim te oceny będziemy wystawiać już po analizie na spokoju, kiedy emocje opadną. Widzę, że te emocje u pana bardzo duże są. Może jutro, jak oglądnie pan mecz, to troszeczkę się zmieni. Nigdy nie chcę zaraz po meczu analizować gry każdego zawodnika w kontekście przydatności do drużyny. I z pewnością wstrzymam się do właśnie takiej dokładnej analizy. Mamy zawodników, którzy bardzo harmonijnie się rozwijają, robią postępy, grają praktycznie cały czas w naszej reprezentacji. Mam tutaj na myśli Piotra Zielińskiego, który zrobił ogromny postęp w porównaniu do mistrzostw Europy. I myślę, że wszystko jest przed pozostałymi. Nie zamykałbym drogi pozostałym zawodnikom tylko dlatego, że dzisiaj przegraliśmy mecz 1-0 naprawdę z bardzo dobrym przeciwnikiem. Chciałem dać szansę wielu zawodnikom, tym, którzy wyróżniali się w naszych rozgrywkach ligowych. Praktycznie od meczu naszego ostatniego na Mistrzostwach Europy z Portugalią, to w tamtym porównaniu z tamtym meczem wystąpiło tylko dwóch zawodników. Mam tutaj na myśli podstawowy skład, także ta selekcja została poszerzona. Poszukujemy, prowadzimy monitoring zawodników, czekamy
na tych, którzy dołączą do kadry, a przede wszystkim dadzą jakość. Mecz pokazał, owszem, dużą różnicę właśnie pomiędzy nami a drużyną Meksyku. Trzeba pogratulować przeciwnikom, naprawdę prezentowali się bardzo dobrze. Oczywiście chcieliśmy, graliśmy o zwycięstwo, chcieliśmy ten mecz wygrać, ale boisko zweryfikowało nasze oczekiwania. Teraz pozostaje dokładna analiza tego, co się wydarzyło w naszych dwóch ostatnich spotkaniach. Tak jak tutaj pana kolega powiedział, był to bardzo udany rok. Jesteśmy pełni wiary, optymizmu przed zbliżającym się mundialem. Zawodnicy wykonali fantastyczną pracę w tym roku i to przede wszystkim przyświeca nam w dalszej naszej pracy. Mam nadzieję, że będziemy świetnie przygotowani do Mistrzostw Świata w Rosji, tak jak to było przed Mistrzostwami Europy we Francji. To tylko dodam, żeby nie wyszedł na defetystę. Chodziło tylko mi o to, czy jest pan zadowolony z postawy tych piłkarzy. Bo tak przetłumaczymy jak, najpierw wypowiedź trenera. Tak jak powiedziałem, po raz pierwszy aż 5 zawodników z tego rocznika 94-95 tak. Znalazło się i to jest jakiś tam pewnie przełomowy moment też w przyszłości reprezentacji Polski. Nie ma się co tłumaczyć, rozumiem doskonale. Sebastian, ale takie pytania krótsze. Nie? Krótkie, teraz bardzo krótkie. Przemyślenia. Wczoraj rozmawiałem z selekcjonerem reprezentacji Meksyku i zapytałem go, czy on pod choinkę życzyłby sobie reprezentacji Polski w grupie. Mi powiedział, że tak. I odwrócę to pytanie. Czy pan chciałby zmierzyć się z Meksykiem w Rosji po tym meczu? Skoro będzie takie losowanie, nie ma najmniejszego problemu, abyśmy zagrali. Przygotowania mają to do siebie, że już będziemy wiedzieć, z kim gramy i dokładnie przeanalizować będziemy mogli przeciwnika. Zostawiam to losowi. Kogo będziemy mieć, to myślę, że będziemy przygotowani naprawdę doskonale do tego turnieju i myślę, że wiele dostarczymy radości naszym kibicom, tak jak to było w tym roku. Dzień dobry. Ziemowit Bójko, Sportowa Gdynia. Panie trenerze, to pytanie może takie pozornie niezwiązane z tym meczem, ale jeden przeciwnik poważny już panu odpadł. Jak pan skomentuje odpadnięcie Włochów? Olbrzymia niespodzianka, ale właśnie to jest cały urok piłki nożnej, futbolu. W sytuacji takiej, kiedy są baraże, to nie ma zdecydowanego faworyta, chociaż wiemy doskonale, że poziom zarówno Ligi Włoskiej w porównaniu do Ligi Szwedzkiej, jak i również samej sumy umiejętności, to jest zdecydowanie po stronie Włochów. Ale taka właśnie jest piłka, taki jest urok i myślę, że to tym bardziej my powinniśmy się cieszyć z tego, że akurat wszystkie mecze, które rozgrywamy w ostatnich kilku latach, idziemy cały czas do przodu, jest progres i jesteśmy drużyną, która cały czas zmierza do celu. Celem naszym był awans do Mistrzostw Świata, ten cel osiągnęliśmy, a teraz pozostaje już mundial i bezpośrednie przygotowania do Mistrzostw Świata. Skoro nie widzę więcej pytań, dziękujemy za udział w konferencji prasowej i również korzystając z okazji dziękujemy za współpracę w całym tym roku 2017 i do zobaczenia w marcu.